Witam w sobotę, 9 listopada, pokazało 3 stopnie, dosyć zimno dzisiaj, miałem już w ogóle do lasu nie iść, ale zmusiła mnie po prostu taka sytuacja, że pokazują niektórzy, jeszcze wczoraj byli w lesie, że są grzyby, to co tam pokazują to jest po prostu według mnie trochę nie fair, bo w lesie nic nie ma i chcę sprawdzić po prostu. Jedna ciekawostka, jechałem tą drogą co zawsze i dokładnie w czterech miejscach przy samej drodze tabliczki, że proszę nie wchodzić, bo wycinka drzew, także ledwo się sezon grzybowy skończył, a koledzy po fachu no zaczęli już wycinkę i to od samej drogi. Gdzie pójdę? Ja tylko sprawdzę sobie miejsca, w których grzyby występowały. Nie wiem, po co koszyk wziąłem, a tak w razie co, mogłem reklamówkę tylko wziąć. 3 stopnie, zimno, grzyby tego nie lubią. Jeśli coś będzie, będę w szoku, bo podejrzewam, że o, takie coś. Takie coś może jeszcze napotkamy, o. Ale jak znajdę prawdziwka, to naprawdę będę bardzo, bardzo, bardzo zdziwiony. Idę głównie w moje miejsca, mówię, tam gdzie coś zbierałem, nawet jak już się kończyły grzyby, to w tych moich miejscach zawsze jeszcze jakieś rodzynki się znalazły. Natomiast jak poszedłem za autostradę, tam gdzie nie chodziłem, to tam już nic nie było. Dobra, żeby nie przedłużać, zweryfikuję doniesienia innych grzybiarzy, którzy na internecie pokazują, że jeszcze są grzyby i zobaczymy. No zimno w ręce, nie wziąłem jak zawsze rękawic, bo ja tak ufam, że dam radę. No, to na razie. Spójrzcie, to są takie miejsca, takie młodniki, które w tym roku mnie nie zawiodły. Tutaj, gdzie ta siatka jest obniżona, to praktycznie zawsze jakieś prawdziwki się znajdowało. No więc zaczynamy od tego młodnika. Podejrzewam, że będę miał dzisiaj pusty koszyk, więc będzie tylko taki pokazowy filmik. No ale zobaczymy. No i tak ogólnie lipa tutaj. Ale pierwszy młodnik mnie nie zawiódł. Mamy pierwszego borowika. I to powiem szczerze, jak na tą porę roku, 9 listopada, jest borowik. Czyli moja teoria się sprawdza. W miejscach, gdzie występowały, jeszcze teraz jakiś ostatni rodzynek się tutaj pokazał. No jeszcze tutaj powolutku chodzę w tym młodniku i później pójdziemy do kolejnego. No, 20 minut chodzę. Ten jeden prawdziwek oczywiście w koszyczku jest zdrowy. Spodziewałem się, że jeśli coś znajdę, to jeszcze prawdziwki. To jest chyba boczniak ostrygowaty. Też jadalny grzyb. Wchodzę po drugim młodniku. No i w tym drugim już niestety nic nie znalazłem. Jeszcze pójdę na drugą stronę drogi. Zobaczymy, ile ta moja podróż dzisiejsza potrwa. Może jeszcze jakieś prawdziwki. Opuszczam drugi młodnik. A w lesie można znaleźć jeszcze tylko tego typu grzyby. Maślak pstry. Już kończy swój żywot. O, i tylko takie coś. Dobra, idziemy szukać kolejnych borowików listopadowych oczywiście. No i droga mnie nie zawiodła. Jeden maślaczek mi się tutaj ukazał. Nawet nie zamarznięty. Także mamy w koszyczku dwa grzyby. No zobaczcie, 9 listopada. Chłopaki szybko wzięli się do
do roboty w lesie, w którym cały sezon zbierałem grzybki. Tam coś jest, ale to jest jakiś paszcz. Ktoś tam pyta ciągle, w jakim województwie. No dolnośląskim, dolnośląskim województwie. Także za Bolesławcem miejscowość dobra i w kierunku Kliczkowa. No na razie widzę, że jadą, tną jak leci, grube i cienkie. Także tak to wygląda. Ludzie już nie widzą, co się dzieje. O, tam kolejne już przerzedzanie lasu. Dobra, robimy pętlę w lewo, czyli jakoś tak. Wrócę do samochodu i pójdziemy na drugą stronę, w miejsca, w których najładniej mi szło w tym sezonie. Szczerze powiem, tego typu las w tym roku mnie bardzo niepozytywnie zawiódł. Taki liściasty, bukowy, wysoki. Albo ktoś zawsze przede mną wszystko wymiótł, albo było słabo. O, tu jeszcze jakaś odważna kania. Też ją wezmę do kosza, żebym pusto nie wracał. Także w młodnikach w tym roku było bardzo dużo grzybów, natomiast tych wyższych, liściastych, słabiutko. No, jeszcze drogi to nigdy nie zawodzą. Mamy starego maślaka. Zaraz go zobaczę, czy nie robaczywy. Jak będzie fajny, to wezmę. Także mówię, no jeszcze jakieś coś, niecoś się pokazuje, ale żeby mówić, że pełny kosz prawdziwków w listopadzie, no to jest naprawdę żenujące, że ktoś jeszcze na filmy w ten sposób naciąga. No bo nie ma nic już, no. Po prostu nie ma. Wziąłem tego maślaczka. Zaszedłem znowu w ten wysoki, liściasty, piękny las. I zobaczcie, co znalazłem. Widzicie to? Krasnoborowik. Lub borowik ceglastopory. Biorę go. No, już pozwoliłem sobie go wziąć. Ale powiem szczerze, bardzo ładny egzemplarz. Tak się wygiął. Tu na tym pniaczku sobie rósł. Oczywiście zdrowego drzewa. Bardzo ładny. Bierzemy do koszyczka. No, chodzę tak tutaj po tym liściastym. Szkoda, że wcześniej tutaj nie byłem. Zobaczcie, jaki byłby borowik. Miejsce fajne. No, widać, że prawdziwek byłby ładny. Wygląda, że nie jest robaczywy, tylko go ślimaki objadły. No i mam powiedzieć, że po takie macie do lasu przychodzić. No, beznadziejny, no, ale jest coś. Czas na drugą część wyprawy, czyli po przeciwnej stronie drogi pójdziemy teraz. Co mam w koszyku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć grzybów. Spokojnie z tego idzie zrobić obiadek. Także już się opłaciło wejść do lasu. Idę teraz w te moje bardziej preferowane miejsca. Tam obszedłem chyba 5 młodników, trochę wysokiego lasu, jest ceglaczek, jedna malutka kania. A co z tej strony będzie, zaraz będziemy widzieć. No i jestem już po tej stronie lasu. Zobaczcie, jaka różnica, jak liście opadły. Jak młodniczek wygląda. Zaraz go tam będę sprawdzał. Bo tutaj jest kilka też takich młodników, do których wejdę. To jest ten pierwszy po drodze. Ale nie jestem pozytywnie nastawiony z tego, co do tej pory nazbierałem. No zobaczymy, ale tak powiem szczerze, w ogóle zimno nie doskwiera, jak się spaceruje.
No, jedyny pozytyw. Dwa młodniki obszedłem. Nic, nic, nic. A na drodze chyba ostatki, bąbelki. Świeżutkie jeszcze maślaki. Oczywiście je zbiorę. Także jakiś obiadek jeszcze ze świeżych grzybów na 100% będzie. Dochodzi 11:30. Wchodzimy w kolejny młodnik. Jeden z ostatnich dzisiaj. Dębowy. I zobaczymy. Na razie jest po tej stronie gorzej jak po tamtej. Także jakichś spektakularnych rzeczy się człowiek nie spodziewa. Zresztą mówiłem, że to już ostatnie podrygi lasu. Wszędzie skapciałe, stare, zamarznięte i odmarznięte grzyby. Droga już przestała maślakami sypać. Tam dwie sztuki się pokazały, a cieplej raczej nie będzie. Także wchodzę tutaj i szukam. Dwa młodniki zaliczone, nic nie ma. Trochę przykro, bo o, widzicie te pomarańczowe znaczki. Wszędzie ich, czyli drzewa do skasowania. Ale już nie o to chodzi, bo musi być to przerzezane, żeby te silniejsze mogły rosnąć. Ale ten pan, który to zaznaczał, to chyba przy okazji wyzbierał te ostatki, co tu jeszcze mogły być. Więc cienko to widzę dzisiaj tutaj w tych moich miejscach. Moich i wszystkich innych. Także będziemy kończyć. No, zmierzam powolutku. 11:40 minęła. Zmierzam w stronę samochodu. Chyba jeszcze 2 km. Może coś jeszcze tam wyszukam. Przechodziłem też przez taki wysoki las. Tam to już totalne echo. Człowiek się tylko zmęczy. W sensie, że się gorzej chodzi niż gdzie indziej. No i wracamy drogą. Na drodze już nie ma nawet maślaków. Wszystko skapciało. Będziemy czekać kolejny rok na sezon. Ciekawe, jaki będzie w przyszłym roku, bo w tym roku, jak widzieliśmy, jak wysypało jak nigdy. Także w przyszłym roku kto wie, co pokaże przyszłość. Dobra, lecę, nie będę was zanudzał. Także widzimy się jeszcze, myślę, za chwilę. No i przy drodze jeszcze napotkałem sarniaczki. Widzę, że bardzo odporne. Na grzybiarzy nie, bo ktoś pociął sobie tu go, ale odporne na mróz. Wyglądają jak nietknięte. Także sarniaki dają radę. To miejsce w tym sezonie było niesamowite. Tutaj dosłownie dwa kosze żeśmy z żoną narwali. Dosłownie. Jak w pieczarkarni te grzyby rosły. Nawet tutaj za siatką byłem. Także jest kolosalna różnica. Teraz po prostu nic nie ma. Także spacer po lesie to jedynie spacer. A żeby coś znaleźć, naprawdę trzeba się nasilić. Dobra, wychodzę stąd. Zobaczcie. Słońce się pokazało. Od razu jest ocieplenie. Drogę pamiętam, w sezonie tutaj w kurtce nieśliśmy tak dużo grzybów, że nie mogliśmy do auta tego donieść. Dobra, idziemy dalej. No, czas kończyć to pseudo grzybobranie 9 listopada. Zobaczcie. O, ten sfatygowany prawdziwiak był oczywiście zdrowy. I to jest tak na jeden obiadek dla rodzinki. Co chciałem jeszcze rzec na koniec tego sprawdzania dzisiaj. Nie ma grzybów. Chodzenie jest męczące, zniechęcające. Jedynie spacer. Jeśli ktoś chce, zapraszam do lasu, ale
głównymi drogami sobie pochodzić. Las wygląda jeszcze całkiem fajnie, kolory też ma w miarę takie zielone jeszcze widać. Niestety kosza nie ma po co brać, naprawdę. Także jeśli ktoś tam gdzieś zbiera, powtarzam to po raz któryś na moim filmie, no to są już takie resztki, takie naciągane to wszystko, aby tylko film zrobić. No ja poszedłem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście są te listopadowe prawdziwki, a niestety nie ma i raczej już nie będzie. Przewiduję bardzo ostrą zimę. Jeszcze nie zmieniłem kół w samochodzie na zimowe, więc najwyższy na to czas. Zdróweczka wszystkim życzę. Sięgajcie po moje starsze filmy, bo jest tego na kanale mnóstwo. Są filmy, w których naprawdę się fajnie zbierało, fajne grzybki pokazywałem, a ilość wyświetleń tam nie jest aż taka, powiedzmy, duża. Także w te zimowe wieczory, jeśli możecie, to tam kopcie po kanale i oglądajcie, jeśli macie na to ochotę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Staram się w miarę możliwości odpowiadać na komentarze i zapraszam do moich kolejnych filmów.